To jest świąteczne Warner Session. Dobry wieczór Państwu! Witamy wszystkich gości w studiu, witamy wszystkich w internecie, którzy oglądają nas na swoich tabletach, smartfonach, czy chociażby między innymi laptopach. Wieczór świątecznych gwiazd dzisiaj przed nami w Otako Studio. Mam nadzieję, że każdy z Was jest gotowy na naprawdę fantastyczne muzyczne przeżycia. Przed Wami jako pierwsza, debiutująca już teraz na Warner Sessions, Blue! Mój najlepszy prezent świąteczny, jaki dostałam, to zdecydowanie domek dla lalek, gdy miałam około 9 lat. Pamiętam, że bardzo go pragnęłam i wiele razy mówiłam o tym mamie. Rodzice planowali mi go kupić, ale po prostu czekali, żebym miała niespodziankę i któregoś dnia weszłam do pokoju, a on stał pod choinką taką małą w moim pokoju i to był największy jednocześnie szok, jaki w ogóle doznałam, jakiego doznałam w życiu. I jednocześnie najlepszy prezent świąteczny. Moją ulubioną tradycją świąteczną jest tradycja, która została tak trochę zapoczątkowana przez naszą rodzinę, czyli robimy w święta tylko to, na co mamy ochotę, nie stosujemy się do żadnych tradycji narzuconych odgórnie, robimy to, co podpowiadają nam serca i ochota na dane dni. Jeśli chodzi o to, czy wolę przyjmować, czy wręczać prezenty, to zdecydowanie wolę taką wymianę, czyli kiedy oboje decydujemy się z daną osobą na to, co sobie kupujemy. I zarówno jest to taki sam fan, kiedy dostaję od tej osoby ten prezent, który na przykład sama w jakiś sposób wymyśliłam sobie i ta osoba to zinterpretowała, ale też lubię dostawać taką informację, co ta osoba chciałaby dostawać, wtedy z przyjemnością zawsze się do tego stosuję. Cały zgiełk i każdy choć na chwilę chce zatrzymać ciągły bieg. W taki dzień zrozumieć łatwiej jest, co w życiu najważniejsze czasem blisko kryje się. Wytęskniony przyszedł czas, już zastyga w miejscu świat na moment przywitać nowy. To była nasza Warnerowa Śnieżynka. Blue, raz jeszcze wielkie brawa! A ja tak jak obiecałem, Blue, chodź na chwilę tutaj do mnie. Ja mam do ciebie kilka pytań związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Jakie są u ciebie tradycje w domu?
U mnie tradycja w domu. Na pewno wyrobiliśmy sobie taką bardzo fajną tradycję, że olewamy tradycję i jedyną naszą tradycją jest taka, taki zwyczaj, że szanujemy siebie nawzajem i słuchamy tego, czego mamy ochotę w danym momencie i to jest moim zdaniem najważniejsze, że odbiegamy od takich standardowych różnych rzeczy, które są narzucone, a słuchamy się swojego serca. Czy w związku z tym, że już za chwilę Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, prezenty już masz kupione, czy jeszcze zwlekasz do ostatniego momentu? Zwlekam do ostatniego momentu, bo jeszcze mi moi rodzice nie powiedzieli, co by chcieli, a zawsze się umawiamy na prezenty, żeby tutaj nie zrobić tego nietrafionego prezentu, więc zwlekam, czekam, aż po prostu moja mama da mi w końcu znać. A powiedz, bez czego nie wyobrażasz sobie świąt Bożego Narodzenia? Bez poczucia, że mam czyste sumienie pod względem tego, kto być może z moich znajomych albo z osób, które znam, może nie mieć fajnego tego czasu. Mogłabym oczywiście powiedzieć, że bez moich bliskich, bez karpia, ale to oczywiście są ważne rzeczy, zwłaszcza ci bliscy, ale jednak chyba te czyste sumienie, że zrobiłam wszystko, co mogłam, jest dla mnie najważniejsze. Myślałem, że powiesz, że bez Kevina. Blue, raz jeszcze wielkie brawa, drodzy Państwo! Jeden z nich debiutował w roli aktora w filmie Babies Andrzeja Saramonowicza. Drugi zaś stworzył absolutnie cały soundtrack do tego filmu. Przywitajcie ich gorąco na świątecznym Warner Sessions już teraz specjalnie dla Was. Damian Ukedże z Markiem Napierkowskim. Moją ulubioną potrawą świąteczną jest bigos mojej mamy. I ten, kto nie próbował tego bigosu, ten nie wie, co to znaczy bigos. Przy wigilijnym stole u mnie w domu nie ma dodatkowego talerza, gdyż ja okupuję wszelkie możliwe talerze, bo muszę skorzystać z tych wszystkich potraw, które przygotowywała moja mama. Ale gdyby znalazł się ktoś w potrzebie, no trochę tego bigosu odstąpię. No. Moją ulubioną tradycją świąteczną jest... No co, odbieranie prezentów, tak na dobrą sprawę, bo ja cały rok jestem przyjazny i rodzinnie nastawiony i tryskam miłością na lewo i prawo. Bez wątpienia wolę wręczać prezenty, wtedy mam takie poczucie, że zrobiłem coś, dzięki temu człowiek czuje się lepiej, więc wtedy robię taką sobie wewnętrzną okejkę. Jak las plecionych sobą drzew,
na wieki. Wiesz, co się z dwóch objawił słów, jak łza. Jak syn, co wraca na noc pod powieki. Tym nasza miłość teraz jest, co dnia. Niech tańczy z nami świat, niech ukołysze nas nadzieja. Życzę ci pięknych, dobrych świąt, in excelsis serca dwa. Tak blisko do aniołów stąd, błądź mi. Chcę twoim siódmym niebem być, ty i ja niech wiecznie trwa. Jak diament, który musi lśnić, świeć mi. Chcę twoim siódmym niebem być, ty i ja niech wiecznie trwa. Wygra, kto nie przestanie śnić. Bo Damian Ukedże z Markiem Napiórkowskim. Wielkie brawa! Niektórzy nie wyobrażają sobie Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia bez 12 potraw. Inni zaś bez Kevina samego w domu. Ja nie wyobrażam sobie Świąt Bożego Narodzenia bez tej artystki. Wydała album Filmy Love. I co tu dużo mówić, to jest absolutnie fantastyczna płyta. Przy okazji macie już prezent dla swoich bliskich pod choinkę. Przed wami Halina Młynkowa. Moja ulubiona tradycja świąteczna to jest jeszcze z dzieciństwa, kiedy spędzałam święta na Zaolziu w moim rodzinnym domu i co roku w Boże Narodzenie o godzinie 5 rano musieliśmy iść do kościoła na godzinę 5 rano, czyli trzeba było wstać o godzinie 4 i często szliśmy na nogach, ponieważ były ogromne zaspy śnieżne i było cudownie, ponieważ spotykaliśmy się z wszystkimi sąsiadami po drodze, my tam znajomi szliśmy z przodu, rodzice z tyłu sobie rozmawiali. Była to zawsze bardzo krótka msza i przede wszystkim bardzo dużo kolęd. Więc to był taki wspaniały czas, a potem wróciliśmy do domu i siedzieliśmy całą rodziną przy choince, rozmawialiśmy, nie włączaliśmy telewizora, jedliśmy wszystkie te pyszne rzeczy, które były, więc oj, to był taki piękny, piękny, bezpowrotny czas. Zdecydowanie wolę dawać prezenty niż otrzymywać. Ale ja lubię otrzymać, żeby nie było, bo nic nie dostanę na święta. Dobry wieczór Państwu. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i niewiele wiem sam o sobie samym. Patrz, tylu ludzi pobudziło gdzieś, ich domy rozpadły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami i niewiele wiem sam o sobie samym. Lecz proszę cię, teraz uwierz mi.
życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że miłość żyje w nas, choćby zło miało najlepszy czas. Dziękuję bardzo. Teraz słuchajcie, jeden z najstarszych utworów na tej płycie, który ja absolutnie uwielbiam i w takiej odsłonie, jakiej zaaranżował właśnie smyki, Piotr Steczek. Ten utwór stał się naprawdę wyjątkowy. Daj mi tę jedną.
potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozejdziemy, dzisiaj się rozstaniemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie. Spojrzyj czuję dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest jasne, ja nie znam innego, tym wyjściem jest do mnie szastem. Jedną mam prośbę, masz być szczęśliwa, o mnie już nie zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, ty jedną niedzielę daj mi. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozejdziemy, dzisiaj się rozstaniemy. Marcin Cichocki na pianinie. Classic String Quartet. I Piotr Steczek. Thank you.
zamknięta szczelnie w swej skorupie. Ja powoli staram się zrozumieć, czemu chroniłeś mnie. Wiem, że miałam twój zaraz za nic, wiem już, myliłam się. Teraz, gdy w ruchomych piaskach tonę i kiedy cała przeszłość przed oczami, którą wybrać ścieżkę ty. Miałeś chwycić mnie za rękę, kiedy spadałam w mrok. Dziś brakuje. Nie umiem sobie z tym poradzić dzisiaj. Zapadam się. Teraz, gdy w ruchomych piaskach tonę i kiedy całą przeszłość przeszłam, ja chciałam jeszcze z całego serca podziękować Warner Music za to, że uwierzyliście we mnie i że tak naprawdę z wami zaczynam zupełnie nową drogę, zupełnie nową, po całych tych moich przebojach pobratankowych i strasznie wam za to dziękuję. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Halina Młynkowa! Wielkie brawa! Halina, ja nie wiem tylko, czy dobrze to powiem w języku czeskim, bo dopiero się zaczynam uczyć. Wesele Wanoce. Dobrze powiedziałem? Wesele Wanoce, dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Także Wesele Wanoce, Halina, dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Drodzy państwo, to koniec świątecznej wersji Warner Sessions. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście razem z nami. Do zobaczenia już wkrótce.